ale powiem ci, ten Salmon jest całkiem ciekawy, bo statystyk jako tako dużo się nie dostaje. Głównie chyba jest tą zaletą ten modyfikator psycho, nie? I od presów. Jo, to jest piękne. No i Lawinka Enu, to po prostu cuda. No to jest legenda. Jo, z jedyna taka, nie? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale jakbym miał liczyć, to około 10 sztuk, więc wiesz. A, no to grubo. Weź to jeszcze dostań, w sumie taka okazja, że ja pierdzielę. No. Dobra, więc mówisz, że będzie konkurs na to. I, znaczy konkurs, losowanie, loteria, więc w sumie opowiedz o niej tak dość konkretnie. Dokładnie tak. Lawina nieuszkodzona będzie na 50 osób rozłożona wraz z Salmurnem i te 50 osób każdą składkę określają, gdzie przy lawinie nieuszkodzonej jest to 3,5 kk, a przy Salmurnie jest to 18 kk od osoby. Dobra. Potem jeszcze dokończę, że potem te osoby są wpisywane na listę uczestników na forum i będzie po prostu, jak się zbierze tych 50 osób, to losowanie się odbywa na kole loterii, które będzie było już widoczne na poprzednim filmie chociażby. No, możecie akurat u mnie na kanale to sprawdzić. Jeśli chodzi o forum, no to link będziecie mieć w opisie, tutaj podam, żebyście nie musieli szukać. I tak, jak można wziąć udział, jeśli chodzi o taką praktyczną stronę? Tutaj Way bardzo prosto to zrobił. Wystarczy się do niego skontaktować, tak jak tutaj macie w handlu Waysheet albo Wayfarer. To są też dwa niki dwóch postaci, które on posiada, więc jak ktoś tam będzie szukał, to też albo w opisie, albo w temacie na forum będziecie mogli sobie znaleźć. I tutaj Way jeszcze ma parę informacji takich ogólnych na temat loterii, więc szalej. Spoko. To pierwsza kwestia co do zgłoszeń i wpłaty. To zgłaszacie się do mnie na PW bądź na kopertę. Koperta wam służy po to, żeby zarezerwować sobie miejsce dane i dzięki temu potem ja się odezwę do was, jak będę miał czas wolny i będę mógł was zapisać, zwyczajnie jak już dacie opłatę. A czym ogólnie są loterie? Loterie są systemem, który pozwala organizatorowi sprzedać dany przedmiot za sumę, która jest słuszna, więc uważam, że może to być dla każdego dobry bonus, bo może zrobić to sam, a zarazem może mnie poprosić o pomoc o to, ale z tym to jeszcze zobaczymy, bo na razie chcę skończyć to. A dla uczestników jest to szansa po prostu zdobyć przedmiot, który ciężko osiągnąć. Czy to poprzez brak levela, czy po prostu, żeby zyskać sobie bardzo dużą kwotę i zwyczajnie sprzedać sobie ten przedmiot za jakąś cenę. Co dobra. Do kwestii jeszcze od kiedy do kiedy, bo to też nie powiedzieliśmy Galu. Loteria zaczęła się 26 czerwca i potrwa do 7 lipca. I tutaj też jako, że nie wiem ile i jak szybko uczestników się zbierze, to znaczy wiadomo, że ile, bo 50 ma się zebrać, to jeśli zbiorą się oni wcześniej niż 7 lipca, to nie widzę sensu, żeby wszyscy uczestnicy mieli czekać do tego 7 lipca, tylko zrobimy to dużo wcześniej, ale to też dostaniecie informacje na koperty. Więc tutaj pełen kontakt, jakiekolwiek wątpliwości możecie zapytać, doinformować się. Każdy jest traktowany dosłownie jak król. Ja jak słyszałem, jak Way opowiada o tych wszystkich szczegółach i tak dalej, że kontaktuje się z każdym z osobna i tak dalej, tak dalej. Wiecie, jak ja robię konkursy. Dobra, macie tutaj źródło informacji, jak jesteście zainteresowani, wbijacie tutaj i sobie czytacie, jak coś się dzieje, nie? Ja ewentualnie to rozrzucam na swoich społecznościówkach. A tutaj dosłownie uderza do każdej osoby z osobna. Jak masz pytanie, po prostu z automatu masz odpowiedź i tak dalej, tak dalej. On jest teraz bardzo aktywny na grze i na forum, więc bardzo szybko znajdziecie informacje, jeśli macie jakieś pytania. Ogólnie jeszcze taka mała ode mnie uwaga, bo często się zdarza, może zdarzać, że no Salmon jest dość drogim przedmiotem ogólnie. Na 50 osób, jeśli Way tutaj chce uzyskać satysfakcjonującą kwotę, tak 18 kk na osobę, tak? Na jeden ticket.
jak dobrze pamiętam? Dokładnie tak. No to możecie mieć problem, żeby taką kwotę sobie zrzucić. Ode mnie jest taka mała propozycja. Jak jesteście w gildii, która po prostu no, nie operuje aż takimi dużymi kwotami jako osoby pojedyncze, spróbujcie na przykład gildiowo sobie zebrać pieniądze i potem jako gildia, na przykład kanclerz będzie reprezentantem jako nick na forum, że w trakcie losowania będzie jego nick, a możecie na przykład wspólnie zebrać te pieniądze, on tą kwotę przekaże Wayfarerowi na bilet i wtedy możecie sobie zalosować tak jakby wspólnie, jedną kupą jako jeden bilet, więc będziecie mieć 2% szansy. Ewentualnie kupić gildiowo kilka etykietów, wtedy, ale każda osoba na przykład osobna inna sobie wrzuca i dzięki temu macie teoretycznie jako gildia większą szansę, więc tutaj też spora szansa, żeby dorobić się wspólnie, więc tak naprawdę ja serdecznie polecam i sam się zastanawiam, czy nie wziąć udziału, ale chyba raczej ze względu na to, że jestem osobą losującą tak fizycznie na streamach zrezygnuję, bo jak nie wylosuję, to zaraz będzie ustawione i tak dalej, więc po prostu na razie ja nie wchodzę w taki imprezy. Czułej to wszystko, czy jeszcze masz coś do przekazania istotnego? Znaczy, to jeszcze zapewne będzie dużo pytań, dlaczego 50 uczestników, a nie więcej lub mniej. Kwestia tego, że nie wiem, jak temat będzie dla was interesujący, więc dlatego na razie ustaliłem 50 uczestników, ze względu na to, że jest to wygodne czasowo dla mnie, a zarazem daje wam trochę dużo większą szansę niż żebyście mieli mniejszą, bo zarazem mógłbym robić na 100 osób, ale nie wiem, czy znajdę aż tyle osób chętnych, a zarazem, tak jak Gale powiedział co do poprzedniego tematu, że możecie zbiórki robić. Kwestia tego też, że jeśli będziecie chcieli mieć mniejszą szansę, ale żeby bilety były o wiele tańsze, to też kwestia mojego rozpatrzenia, że jeśli będę widział, że jest ta chęć, i mimo, że będziecie mieć mniejszą szansę na wygraną, ale te bilety będą nawet o połowę tańsze, to tak czy siak można to zorganizować. Tylko to już wszystko zależy od waszych chęci, jak zapatrujecie się na to. Chyba wszystko. To wszystko. To dziękuję ci, Galu, i powodzenia życzę wszystkim, żeby spełnili swoje marzenia, o, że tak to określę. Niech szczęście będzie z wami, jak to było, niech moc będzie z wami. Także majstry, ja serdecznie zapraszam do udziału. Jestem jako taką partnerem medialnym trochę w tej imprezie, więc dla mnie to też jest mega przyjemne, żeby po prostu coś takiego przetestować, bo pomysł jest bardzo fajny, więc możliwe, że za jakiś czas nagram też jako swój odcinek, gdzie komentuję właśnie w ogóle tą loterię. Parę kontrowersji, które już obtaczają tą imprezę, ale jednak i tak moim zdaniem ten konkurs loteria jest bardzo pozytywna i nie ma wad, jeśli chodzi o takie organizacyjne rzeczy, jeśli chodzi o to, że ludzie są różni i różne rzeczy gadają, no to właśnie na ten temat będzie warto trochę poopowiadać. Ja też również bardzo dziękuję, życzę powodzenia, no i zapisujcie się do Way'a, no bo panie, tyle pieniędzy to kurwa, daj ta spokój, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej. Zarazem dokończę tylko tą ostatnią kwestię, to pamiętajcie też, że bilety są na tyle rozgraniczone, że tą kwotę możecie uzyskać w tydzień, więc to też nieraz nie macie czego żałować, że mała szansa, ale jak wygrać, no to już będzie radość do końca życia, no, więc to tyle tylko fajnie. Tyle i trzymajcie się. Wiesz, dajesz 18 kaka, a tu ciul. Ciul, zaraz sobie fika za te 18 kaka, w cudzysłowie 18 kaka kupisz za salmurna. Także taka sytuacja. Dokładnie tak. Dobra, trzymajcie się. Hej.